Magazyn Miejski w poniedziałek, 26 września. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto szczegóły wydania. Grafika i gest. Ratunku nie Jadek. W Galerii Miejskiej otwarto wystawę autorstwa Piotra Tołoczki zatytułowaną Grafika i gest. Na wystawę składa się 20 grafik, jakie autor stworzył w ciągu ostatnich 10 lat. Artysta podejmuje temat wzajemnej zależności gestu i grafiki. Te dwie dziedziny się bardzo mocno łączą ze sobą. Gest jako podstawowy ruch, który tworzy rysunek, bierze bardzo mocny udział również przy tworzeniu grafiki. Ale grafika jeszcze jest tą dziedziną, która pozwala multiplikować, powielać dzieło rysunkowe. I przewrotnie właśnie to, co jest niepowtarzalne, czyli gest, który używamy również do pisania, do kaligrafii, do tworzenia własnego charakteru pisma i rysunku, tutaj zostaje powielony w sposób analogowy, czyli nie cyfrowy, tak jak się robi to za pomocą aparatów, ale w postaci właśnie takiej analogowej, czyli powielenie jest powieleniem oryginału. Wystawę można oglądać do 24 października. W tajemniczym ogrodzie odbyły się warsztaty z psychologiem i edukatorem żywieniowym programu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. W czasie spotkania rodzice małych dzieci mogli się dowiedzieć, co robić i czego unikać, aby ich pociechy zaczęły jeść. Niezwykle ważnym aspektem jest wypracowanie z dzieckiem prawidłowych nawyków żywieniowych. Spotkanie prowadziły edukator żywieniowy Sylwia Tadrowska oraz psycholog Joanna Gronowska. Spotkanie to miało na celu przekazanie informacji rodzicom dotyczących sytuacji, kiedy dziecko nie chce jeść, co powoduje u dziecka niechęć do jedzenia, jak również przekazanie informacji dotyczących, co zrobić w sytuacji, kiedy takie małe dziecko nie chce zasiadać do posiłku, nie chce jeść, jak je zachęcić do tego. Aby zachęcić tak zwanego niejadka do jedzenia, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Tych zasad jest wiele. No, przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na wielkość posiłków, bo wiadomo, dziecko dwuletnie ma żołądek prawie dwukrotnie mniejszy niż osoba dorosła, w związku z tym ta wielkość porcji powinna być mniejsza. Również to, że dziecko nie powinno podjadać między posiłkami. Często rodzice podają jakiś soczek, batonik, a to już wystarczy, żeby tego posiłku nie zjeść. Ważne też są stałe pory posiłków, tak, żeby śniadanie było śniadaniem przy stole, obiad obiadem przy stole, a nie że rodzic biega za dzieckiem z łyżeczką i woła, tak, żeby zjadło, namawia. Myślę, że bardzo istotne jest też to, żeby rodzice nie zmuszali do jedzenia, bo to wywołuje u dziecka opór, niechęć. Dziecko później wytwarza takie złe nawyki żywieniowe, które rzutują w przyszłości na jego w ogóle zachowanie, tak? Czyli jeżeli jest zmuszane do jedzenia rosołu, którego nie lubi, w przyszłości już na sam zapach rosołu może mieć takie niezdrowe odruchy. To już wszystko na dziś w Magazynie Miejskim. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Dobrze się czyta. Z tej strony Barbara Kejling i Anna Batkowska. Często zastanawiamy się, jak kreatywnie, a zarazem tanio spędzić czas z naszymi dziećmi. Wprawdzie w internecie znajdziemy wiele przykładów prac plastycznych, jednak w teorii, jednak w praktyce instrukcje nie do końca są jasne, a wykonanie takie proste, jakby nam się wydawało. Jednak mam dla Was świetne rozwiązanie. Jest to książka Akademia Projektowania Zrób to sam Katarzyny Bobocińskiej-Czerwińskiej. Książka podsuwa mnóstwo pomysłów na prace plastyczne, które można praktycznie wykorzystać. Dzięki niej wyczarujemy takie zabawki lub ozdoby jak etui na komórkę, łóżko dla lalek, a nawet zamek. Każde dziecko poczuje dumę, mogąc się pochwalić własnoręcznie wykonaną zabawką lub ozdobą. A kolejne wykonane prace wzmocnią poczucie własnej wartości i zachęcą do podejmowania kolejnych wyzwań. Dużym atutem książki są konkretne instrukcje wraz z barwnymi zdjęciami, które pokazują krok po kroku, jak wykonać daną zabawkę czy ozdobę.
Wszystkie proponowane rzeczy są wykonane z łatwo dostępnych materiałów. Na pewno ta książka będzie świetnym sposobem, by twórczo spędzić czas. Moda na pisanie książek przez gwiazdy trwa już od kilku dobrych lat. Gwiazdy doradzają nie tylko jak żyć, ale niektóre też piszą książki dla dzieci. I tak książki dla dzieci w Polsce napisali m.in. Agnieszka Chylińska, Maciej Orłoś czy znana Martyna Wojciechowska, a książki dla dzieci na przykład za granicą napisały takie sławy jak Madonna, Paul McCartney czy nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Dzisiaj chciałabym przedstawić kolejną książkę napisaną przez gwiazdę, polską gwiazdę, przez Marcina Prokopa, Jego wysokość Longin. Marcina Prokopa znają chyba wszyscy. Jest to znany dziennikarz i prezenter telewizyjny, chociaż występował także w radiu i w prasie. Najbardziej kojarzony jest z programem Mam Talent, gdzie występuje w parze z Szymonem Hołownią, jak i najbardziej mimo wszystko z Dzień Dobry TVN, który wprowadził w bardzo sympatyczny sposób z Dorotą Wellman. Prokop to wulkan energii, słynie z ściętych odpowiedzi i wyjątkowego poczucia humoru. Po książce, którą napisał z Szymonem Hołownią Bóg, kasa i rock'n'roll, przyszła kolej na książkę dla dzieci. Być może do napisania tej książki, Jego wysokość Longin, skłonił Marcina sukces Agnieszki Chylińskiej. Sukces oczywiście wydawniczy. Jednak jak sam Marcin twierdzi, napisał ją dla swojej córki Zosi, której opowiadał o urokach dzieciństwa w PRL-u. Czytając książkę, miałam wrażenie, że to autobiografia. Nic bardziej mylnego. Co prawda niektóre wydarzenia są prawdziwe, ale nie wszystkie. Głównym bohaterem jest chłopiec, który ma na imię Marcin, a ksywkę Longin nadano jemu w podstawówce. Marcinowi Prokopowi zresztą też. Longin z języka angielskiego long, wiadomo, długi. Chłopiec mieszka w Warszawie, na Grochowie, razem z rodzicami, z mamą, z tatą i z bracholem Sebusiem. Dlaczego bracholem? Bo za swoim bratem niestety, ale nie przepada, jest on młodszy, a nie ma niczego gorszego, jak wieszanie pieluch po Sebusiu na strychu. Także uważa, że to jest straszna i bardzo ciężka robota. Kogo można wyróżnić jeszcze w tej książce? Oczywiście cała rodzina jest tutaj opisana. Jest babcia Kazia. Babcia Kazia wykonuje najlepsze pierogi. Marcin potrafi zjeść ich nawet 17. Dlaczego 17? Dlatego, że Longin ma słabość do siódemek. Marcin Prokop urodził się 14 lipca 1977 roku, więc chyba nikogo nie dziwi właśnie ta miłość do siódemki. A babcia Kazia jest wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej babci, której by tak nie bolały plecy. Nie ma takiej drugiej babci, która nie byłaby taka chora jak ona. I nie ma takiej drugiej, która śpiewa tak pięknie w kościele jak ona. Zresztą sama babcia Kazia ma straszne utrapienie z Marcinem. Jest to książka bardzo zabawna. Dlaczego? Bo Longin jest takim szefem wszystkich szefów. To wszystko znajdzie się w tej książce. Są resoraki, jest pierwszy komputer domowy Atari. O tym wszystkim można opowiedzieć naszym dzieciom, czytając tę książkę. Jest to książka pełna poczucia humoru. Serdecznie ją polecam każdemu rodzicowi, jak i dziecku. I można ją wypożyczyć w naszej bibliotece. Dziękuję. W maju 2013 roku obiegła świat wstrząsająca wiadomość o uwolnieniu trzech kobiet z domu Ariela Castro w Cleveland. Jedna z nich, Michelle Knajf, którą widzimy na okładce w książce Znajdź mnie, opowieść o niezłomności i nadziei, która pozwoliła przetrwać piekło, opisała, co działo się w tym domu, a trwało to aż 11 lat. Książka wstrząsa, bulwersuje i szokuje, szczególnie, że oprawcą jest kierowca autobusu, a prywatnie ojciec jej przyjaciółki. Publikacja ta porusza wciąż aktualne problemy, a mianowicie obojętność ludzką i
dwa często skrajne oblicza człowieka. Poznając Michelle, od razu wiemy, że jej życie nie było i prawdopodobnie nie będzie usłane różami, ale nawet ona nie spodziewa się, że zostanie jedną z trzech kobiet porwanych przez Ariela Castro. Michelle jest specyficzną zakładniczką, ponieważ spędziła w niewoli najwięcej czasu, to na dodatek była traktowana w sposób szczególnie okrutny. Jej oprawca utwierdzał ją w przekonaniu, że nikt się o nią nie martwi, nikt jej nie szuka, dlatego może zrobić z nią co tylko zechce. Śmiało można powiedzieć, że tej tragedii można było uniknąć. Jednak wracając do dramatu, jaki spotkał autorkę, jest to opowieść przepełniona brutalnością i złymi emocjami. Z jednej strony książkę czyta się z zapartym tchem, a z drugiej strony człowiek pragnie robić sobie przerwy, by odpocząć od tych makabrycznych wspomnień i złych emocji. Michelle spisała swoje tragiczne losy, aby zwrócić uwagę na osoby zaginione. Ta książka ma wzbudzić do refleksji nad osobami, które wyszły z domu i nie wróciły, bądź osobami, które się nagle pojawiły i dziwnie się zachowują. Ponieważ przez ludzką obojętność horror Michelle trwał 11 lat. Na szczęście koszmar dziewczyn się skończył. Ariel Castro został skazany na dożywocie plus 1000 lat więzienia. Jednak tak naprawdę uciekł sprawiedliwości, ponieważ powiesił się na prześcieradle w swojej celi. Myślę, że warto sięgnąć po tę książkę, ponieważ jest to prawdziwa historia kobiety, która mimo wszystko nie przegrała swojego życia. Ona po uwolnieniu spełnia swoje marzenia, jakby próbuje ten swój stracony czas jakoś nadrobić, a jej makabryczne wspomnienia mogą sprawić, że ludzie zaczną zastanawiać się, co się wokół nich dzieje i zacząć traktować obcych z ograniczonym zaufaniem i myśleć, gdzie wchodzą, do jakiego samochodu i domu. Colleen Hoover jest amerykańską autorką książek właśnie z kategorii New Adult. Jest uważana wręcz za ich królową. Colleen mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pracowała przed napisaniem książki jako pracownik socjalny i nauczyciel. Trzeba przyznać, że można o niej powiedzieć, że w jej przypadku amerykański sen się ziścił. Dlaczego? Colleen niestety nie najlepiej się wiodło w życiu. Wychowywała trzech synów przy pomocy matki i swoich sióstr. Mąż jeździł ciężarówką i niestety często nie było go w domu, a Colleen ledwo wiązała koniec z końcem. Pracowała po 11 godzin, w końcu zdecydowała, że zacznie pisać książki. Zaczęła pisać książkę, pierwszą książkę dla przyjemności. Tylko był mały problem, jak ją wydać. Na szczęście w Stanach Zjednoczonych istnieje coś takiego jak self-publishing. Czyli wydała książkę, pisząc ją w internecie, publikując w formie e-booka i w ten sposób o jej książce dowiedziało się bardzo wiele osób. Pewna blogerka zareklamowała jej pułapkę uczuć, bo tak się nazywała ta, na jakiej tytuł nosiła pierwsza książka, zareklamowała ją i tym sposobem Colleen nawiązała współpracę z pierwszym wydawnictwem. Czym jest kategoria New Adult? No jest taka specyficzna kategoria. Dlaczego? Jest ona przeznaczona dla przede wszystkim kobiet w wieku od 18 do 25 lat. Zahacza ona troszeczkę o erotykę i trudne tematy. I te trudne tematy są w tej książce. W tej książce jest praktycznie wszystko, co do kategorii New Adult możemy zaliczyć. Jest więc dziewczyna po przejściach i chłopak z przeszłością. Jest tatuaż. Są kłopoty i jest nowa szkoła. Bohaterką jest Sky. Sky jest to dziewczyna, która niedługo skończy 18 lat. Jest to dziewczyna dość wyjątkowa, wychowywana przez Karen. Karen jest jej matką adopcyjną. Adoptowała ją 13 lat wcześniej i wychowuje ją dość specyficznie. Dlaczego? Karen nie uznaje telefonów komórkowych, internetu, telewizji. Więcej,
uczy sama swoją córkę. Ale pewnego dnia Sky decyduje za namową swojej przyjaciółki Six, że jednak skorzysta i wybierze się do szkoły publicznej. Niestety nie jest tam lubiana. Dlaczego? No, nie ma najlepszej opinii. Na szczęście spotyka tam jedyną osobę, Breakina, który jest gejem i który się z nią zaprzyjaźnia. Po jakimś czasie na drodze Sky pojawia się Dean Holder. Dean Holder to osoba dość nietypowa. Jest to bardzo przystojny chłopak, ale nie cieszący się dobrą reputacją. Rok temu jego siostra popełniła samobójstwo i bardzo to przeżywa. Czy samobójstwo jego siostry wiąże się w pewien sposób ze Sky? Dlaczego Dean po poznaniu Sky twierdzi, że skądś ją zna, że już ją kiedyś widział? Czy rzeczywiście kiedyś się spotkali? Jaka kryje się tajemnica? Czy jakąś tajemnicę ma Karen? Karen, matka adopcyjna Sky. Tego wszystkiego można się dowiedzieć w książce. Nietypowa jest też właśnie Sky. Dlaczego? Ta dziewczyna nie płacze. Ona nie ma w niej ani odrobiny emocji. Więcej, nie lubi dostawać prezentów i rzeczywiście ma ze sobą jakiś problem. Jaki jest ten problem? Tego dowiecie się w książce, którą serdecznie polecam, bo naprawdę jest godna przeczytania i uwagi. My dziękujemy i życzymy Wam wszystkiego dobrego, miłego czytania. Zapraszamy do wypożyczania naszych książek w Bibliotece Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.